Nieskromnie dodałbym jeszcze, że pierwsza pozycja po sezonie zasadniczym z Anvilem jako pełnoprawny pierwszy rozgrywający. Także naprawdę rok, półtora roku ostatni to pasmo samych sukcesów, można powiedzieć, i zespołowo, i indywidualnie. Trudno pisać słowami to, co się stało w ostatnim tygodniu. Jak dobrze wszyscy wiedzą, 52 lata temu polska kadra grała na Mistrzostwach Świata, więc sukces niebywały i nie ma co go umniejszać, że te eliminacje przeprowadzane były w zupełnie inny sposób niż poprzednie. Natomiast to, co my zrobiliśmy, ta grupa ludzi, która pracowała na ten sukces, wykonała świetną pracę, świetną robotę i ja jestem jej częścią, zresztą Michał również, i myślę, że jesteśmy bardzo dumni z tego, co dokonaliśmy i patrzymy już w przyszłość. No niewątpliwie każdy by chciał na te mistrzostwa pojechać. Myślę, że Michał jest pewniakiem, ja jeszcze muszę powalczyć. Ale tak, bardzo się cieszę. Te ostatnie miesiące, no niewiarygodne dla całej mojej kariery. Będzie co wspominać i opowiadać dzieciom czy wnukom. Z trójki, która była na ostatnim okienku, myślę, że każdy z zawodników może spokojnie prowadzić jako pierwszy rozgrywający tą reprezentację. Jest jeszcze młody Kolenda, który na pewno też będzie bardzo chciał załapać się do składu, do tej dwunastki meczowej, która pojedzie do Chin. Rywalizacja jest, ale trzeba pamiętać, że Mike Taylor wyznaje taką twardą zasadę, że ma swoją hierarchię. Ja tą hierarchię znam, wiem, czego się mogę spodziewać. Będę robił wszystko, żeby przede wszystkim zdrowie dopisało i chciałbym pomóc szczęściu i żeby udało mi się załapać do tej dwunastki. Na pewno nie będzie to łatwe, ale zobaczymy, to odważny świat należy. Dla mnie najtrudniejszy był ten, w którym nie stawiłem się na zgrupowaniu ze względu na kontuzję. No to tak, decyzja trenerów, prezesów była taka, a nie inna, że tą dwutygodniową przerwę trzeba było wykorzystać na zabieg i rehabilitację. Ciężko to przeżywałem naprawdę, bo wiedziałem, że chciałem być bardzo na tym zgrupowaniu. Wiedziałem, że jeżeli na pierwszym okienku nie było Łukasza i na drugim, jak będę zdolny i się stawię, to będę miał tą pewną pozycję w kadrze. Trochę się obawiałem, że pomimo wszystko mogę stracić swoją pozycję, którą wypracowałem. No ale najważniejszy moment to chyba ten taki przełomowy, to mecz z Chorwacją, kiedy uwierzyliśmy, że pomimo grania z wielkimi gwiazdami, z wielkimi nazwiskami możemy ugrać bardzo dużo. Oczywiście to nie jest seria playoffowa, gdzie trzeba kilkukrotnie pokonać rywala, tylko jeden mecz i nam ten mecz wyszedł. Dokonaliśmy niewiarygodnej sprawy, 5 z 6 spotkań wygraliśmy i grając z topowymi ekipami, więc nie mamy czego żałować. Trzeba pamiętać o tym, że ten jedyny mecz, który przegraliśmy go we Włoszech z super silną reprezentacją Włoch, gdzie zagrali chyba najlepsze zawody w całych eliminacjach, i to mówię już o wszystkich 12 meczach, trafili chyba 18 trójek, z tego co pamiętam, grali na super skuteczności i byli tego dnia na pewno nie do pokonania. Ale tak, te dwa zwycięstwa z Chorwacją i zwycięstwo na pewno już pod moją nieobecność z Włochami u siebie w Ergo Arenie przy bodajże 8-tysięcznej publiczności, to takie chyba dwa najważniejsze spotkania, które budowały tą reprezentację i mentalnie, i tak ten spirit był widoczny pomimo mojej absencji, to widać było z trybun, że no ci chłopcy chcą grać dla siebie. Na horyzoncie, więc jak zgaduję, główny konsultant
Tak, no, zobaczymy. No, ja staram się o tym nie myśleć. Teraz wracamy do klubów. Ważne 3-4 miesiące przed nami, przed każdym z nas w klubie, w klubach. Mam nadzieję, że obejdzie się bez żadnych poważnych kontuzji. Wygrać oczywiście mistrzostwo tutaj w Polsce może tylko jedna ekipa. Ale życzę wszystkim jak najlepiej, tak żeby na te przygotowania w sierpniu przed wyjazdem do Chin stawiła się najlepsza z możliwych reprezentacja i tyle. No, a słów po chińsku jeszcze zaczniemy się uczyć. Myślę, że niektórzy są w stanie prześcignąć Maćka nawet w tym. Ja tylko dodam, że już troszeczkę zaczęliśmy się uczyć po chińsku parę słów. Na stronie, na YouTubie Kosz Kadry można sobie zerknąć. Między innymi Kamil był też tą osobą, która parę słów po języku chińskim, języku mandaryńskim wypowiedziała. Czekamy na kolejne pytania Państwa do Kamila. Kamil, wspominałeś o kontuzji. Jak wygląda teraz sytuacja z Twoim zdrowiem i powiedz, jak oceniasz swoje występy właśnie w reprezentacji Polski w czasie tych eliminacji? Mogłeś coś więcej dać, czy jesteś zadowolony z tego, co robisz? Jeżeli chodzi o stan zdrowia, jest ok, jest na tyle dobrze, że mogę skupić się tylko na graniu. I myślę, że tu trzeba postawić kropkę i nie ma co dłużej się na ten temat rozwodzić. Co do swoich spotkań, no to tak, no można to tak fajnie powiedzieć, że zawsze chciałoby się grać lepiej i zawsze ambicja sportowca powinna być taka, żeby każdy swój mecz dogłębnie przeanalizować i zobaczyć, gdzie, w którym momencie można było zagrać lepiej, podjąć lepszą decyzję. Ja byłem naprawdę w tym pierwszym okienku, czyli okienku, kiedy przepracowałem tutaj okres przygotowawczy i dobrze się przygotowałem jeszcze przed sezonem indywidualnie. Widać było taką pewność tą po sezonie mistrzowskim w moim graniu. Nie bałem się brać odpowiedzialności w ostatnich akcjach, co z meczu z Chorwacją, brać się piłkę pod pachę i samemu decydować o zagrywkach, które mamy grać, więc no, na pewno to okienko pierwsze kadrowe, wrześniowe bodajże, to było chyba takie najlepsze. No w tym ostatnim, którym zagrałem, no to tak jak wcześniej wspomniałem o tej hierarchii, wiedziałem, że i AJ Slaughter i Łukasz Koszarek są wyżej ode mnie, jeżeli chodzi o hierarchię i gdyby była potrzeba, to na pewno trener Taylor by skorzystał, że tak powiem, z moich usług, ale takiej nie było. W meczu z Holandią już wszyscy zagraliśmy, ale koncentrację naprawdę było trudno. Chcieliśmy wygrać, oczywiście mobilizacja była, ale to też takie troszeczkę wszystko sztucznie wychodziło, bo już wszyscy byli zbudowani tym, co się stało parę dni wcześniej w Chorwacji, więc myślę, że tego okienka nie ma co analizować, jeżeli chodzi o moją indywidualną karierę kadrową. To pierwsze było naprawdę fajne i cieszę się, że bo też zyskałem jakby dużo poparcia ze strony chłopaków. Maciek Lampek, który był kontuzjowany w tamtym momencie, zadzwonił do mnie i powiedział, że no, na pewno jestem jednym z głównych ojców sukcesu. Marcin Kortat się do mnie odezwał SMS-owo. Na pewno to uskrzydla i daje motywację na następne miesiące do dobrej, ciężkiej pracy. No i zobaczymy, co będzie dalej. To opowiedz o tym piątku. Jak to wyglądało, jeśli chodzi o mecz? Spokojnie, chodzi o radość. Cały czas, regularnie. Dlaczego bardzo słabo? Może byliśmy przemotywowani, tak jak nawet sam Mike Taylor powiedział, że to dodatkowa mobilizacja nie była potrzebna z jego strony, bo aż kipiała z nas ta chęć wyjścia na boisko i rozrywania przeciwnika na strzępy, bo taka jest prawda, chcieliśmy skoczyć do gardła, ale czasami tak jest, że to działa na niekorzyść drużyny i tak faktycznie było, dużo prostych błędów, strat, niecelne rzuty, złe decyzje, przede wszystkim rzutowe, nie pozwalały nam na dobre wejście w mecz, ale miałem taką chwilę z naszym trenerem od przygotowania fizycznego w trakcie meczu, który tam za ławką chodził, przeżywał, zresztą wszyscy przeżywaliśmy i ja mówię, spokojnie, dominili pierwsze 2-4 punkty i to ruszy i faktycznie i tak krok po kroku zaczęliśmy coraz lepiej funkcjonować. Powiem tak, my zagraliśmy ten mecz przeciętnie, a Chorwaci zagrali bardzo słabo i czasami trzeba mieć właśnie to szczęście, którego nie mieliśmy we Włoszech w pierwszym meczu, kiedy zagraliśmy naprawdę dobrze, ale Włosi zagrali no, niewiarygodnie dobrze, a tutaj się ułożyło tak, że nawet te piłki po stratach, kiedy
szli z kontrą 1-0, 2-1. Mateusz Politka potrafił zablokować rzut, oni zbierali, dobijali sam na sam z koszem, nie potrafili. Trzeba mieć dużo szczęścia. I tak samo w drugiej połowie podkoszowy Bilan nie mógł dwukrotnie się zderzyć nawet z obręczą, rzucając metr od kosza. To jest niewiarygodne, że zawodnik grający na takim poziomie w drużynie eurocupowej no, gra na skuteczności 15-20%. Trzeba mieć trochę tego szczęścia, a my szczęściu pomogliśmy i myślę, że ta druga połowa była naprawdę bardzo dobra w naszym wykonaniu. Trafialiśmy trójki i egzekwowaliśmy to, o czym mówili trenerzy, czyli przy ich agresywnej obronie rozrzucaliśmy szybko podaniami przeciwnika i znajdowaliśmy łatwą drogę do kosza. No, skończyło się jak się skończyło, euforia była ogromna. Myślę, że przez następne dwa dni po tym meczu wszyscy byli zadowoleni. Jeśli chodzi właśnie o to świętowanie, można to porównać do Mistrzostwa Polski Anwilu? Bardzo dobre pytanie. No tak, no na pewno można porównać, bo dwie wielkie rzeczy się wydarzyły i tutaj dla klubu, dla miasta, dla mnie osobiście pierwszy medal. Niewiarygodna sprawa. Nareszcie gdzieś tą swoją karierę przypieczętowałem sukcesem, bo miałem z tym problem. Dopiero w wieku 29 lat udało mi się, nie udało mi się, bo udało mi się to źle powiedziane. Zdobyłem medal ciężką pracą, zasłużyłem ja na to i na pewno chłopaki i trenerzy. Natomiast to co się stało Chorwacji, te całe eliminacje i awans na Mistrzostwa Świata, no to gra z orzełkiem na piersi to na pewno coś wyjątkowego i zawsze każdy w wywiadach z chłopaków to podkreślał, że jesteśmy niezwykle dumni, mogąc reprezentować swój kraj, każdy zawodowy sportowiec o tym marzy i jeszcze osiągając coś tak wielkiego, no to trudno to naprawdę opisać słowami. Nie rozdzielałbym tych dwóch sukcesów, myślę, żebym je spiął klamrą, bo fajnie. Fajnie było osiągnąć i w klubie sukces, i w kadrze i mam nadzieję, że każdy z nas na pewno zapisał się na kartach historii i oby nie było teraz kolejnej 52-letniej przerwy z udziałem polskiej reprezentacji w kadrze, ale jeżeli by była, to przynajmniej zapamiętają nasze nazwiska na lata.